Przepraszam, zapomniałem, że jak ktoś jedzie na wakacje, to nie ma pieniędzy. Dzień dobry, wieczór, ja nazywam się Matt Olecha, to jest pozytywny wideoblog, w którym dzisiaj się chyba wkurwię. Zdajemy sobie ostatnio z kolegą balon z... No z tej historii staliśmy na balkonie po prostu, może to wam wystarczy. Podziwiamy lokalny krajobraz, a że miasto otaczają mury zabytkowe, katedra zabytkowa gotycko. Dużo jest turystów czasami. No i właśnie o turystach dzisiaj niestety będzie. Jakiś facet szedł z żoną i tak się ładnie rozglądali, podziwiali, jakie to piękne miejsce tutaj mamy. Facetowi zachciało się sikać. Okej, no mi też się zdarza chcieć sikać. Ale co facet zrobił? Podszedł do zabytkowych murów, rozpiął rozporek, przypominam, to jest koło bloku, i zaczął szczać. Przez pierwszy moment staliśmy naprawdę jak w ryci. 15 kroków dalej jest smażalnia. Trzeba zapłacić 2 złote. Przepraszam, zapomniałem, że jak ktoś jedzie na wakacje, to nie ma pieniędzy. Facet się wysikał. A my co mogliśmy z kolegą najlepszego zrobić? Facet się uśmiechnął, haha, dziękuję, dziękuję, poszedł. Jego żona naprawdę widziała nasze miny, które były... Wziął go tak pod rękę. Szybko chodź, stary. I uwaga, dzisiaj będzie bardzo mądre słowo, ponieważ ja studiowałem turystykę i chcę wam coś mądrego przekazać. W związku z rozwojem turystyki masowej, czyli tym, że ludzie masowo gdzieś jeżdżą na wycieczkę, istnieje zjawisko powierzchowności zaciekawień. Czyli jedziemy do jakiegoś miejsca, nie wiemy, co to jest za miejsce, nie studiowaliśmy jego, ale wiemy, że będzie fajnie, przewodnik tam opowiada, a my potem o wszystkim zapominamy. Ci piękni ludzie, którzy zwiedzali nasze miasto, idą, podziwiają, podziwiają, no i co najczęściej trzeba się odlać na mury, prawda? I pamiętam, kiedy byliśmy z przyjaciółką Agnieszką Kuzińską z bloga Kudłacz Blog oraz Czokledem przy Jezusie ze Świebłodzina, to pies chciał się wysikać na tablicę pamiątkową. Co zrobiła Aga? Nie no stary, w ogóle daj spokój, przecież to jest tablica pamiątkowa. To zrobił ten facet? Nie no, przecież można. W związku z tym bardzo możliwe, że niedługo będziemy sikać na kolumnę Zygmunta bloków Auschwitz albo na przykład... w kościele mariackim w Krakowie. Tego się naprawdę obawiam. Moja przyjaciółka zwykła mawiać: idiotów tak dużo, a amunicji tak mało. Ja wam powiem inaczej. Chyba powinniśmy zrobić resocjalizacyjny kurs sikania. A wy niepoważnie napiszcie, co się w takim kursie powinno znaleźć. Jakie zagadnienia? 3, 2, 1, piszcie. To, że tutaj tak stoję jak kołek, nie znaczy, że wy macie komentarze nie pisać. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, doceniajmy to, co w życiu mamy i to, co natura i oraz walory antropogeniczne zostały stworzone przez człowieka. Tutaj znajduje się w tym miejscu poprzedni odcinek z 2 minut, więc zachęcam was do kliknięcia w tego odcinka i zobaczenia przede wszystkim tego odcinka, kliknięcia w tego odcinka. Czy to było poprawne? Dzięki wam serdecznie za uwagę i pamiętajcie, trzymajcie się, nie puszczajcie się i życzę wam bardzo pozytywnego tygodnia. Mam nadzieję, że nie tak jak mój. Na razie. A może chodziło o to, żeby ktoś się po prostu wypiął, bo trzeba mu coś strzepać? Ja to powiedziałem, czy o tym pomyślałem? A z jakimi podtekstami ja się spotkałem w swoim życiu? Pewne sytuacje mają miejsce, gdy rozmawiam z pewnym kolegą youtuberem. I gwarantuję wam!